Raz. Drodzy Państwo, jest 18 godzina. Jeszcze z dwie minutki proponuję dla spóźnialskich i powoli zaczniemy naszą debatę. Proszę zajmować miejsca. Asiu, możemy już was poprosić? Aha, dobra. To co, będziemy powoli może zmierzali do brzegu. Drodzy Państwo, ja nie jestem politykiem, ani nie jestem zawodowym mówcą. Dlatego chciałem poprosić was o wybaczenie, że będę posiłkował się swoimi tutaj ściągaweczkami. Ale to tak jak jakiś może marny klasyk powiedział, że to dla wspólnego dobra, żeby was nie zamęczyć i jakoś upłynnić tą naszą debatę. Szanowni Państwo, mieszkańcy naszego pięknego miasta, przedsiębiorcy zrzeszeni w Warmińskim Stowarzyszeniu oraz szanowni kandydaci na fotel burmistrza miasta. Z wielką przyjemnością witam was wszystkich dzisiaj na naszej debacie przedwyborczej kandydatów na stanowisko burmistrza miasta Lidzbarka Warmińskiego. Jest to wyjątkowa okazja, abyśmy mogli wspólnie poznać poglądy i propozycje naszych potencjalnych przywódców oraz by móc podjąć mądre decyzje dotyczące przyszłości naszej społeczności. Dyskusja ta ma niezwykłe znaczenie dla dobra publicznego. Jest to nie tylko możliwość poznania różnorodnych pomysłów i strategii, ale także szansa na wyłonienie najlepszego kandydata, który będzie reprezentował nasze interesy i dbał o rozwój naszego miasta. Poprzez udział w debacie możemy aktywnie wpływać na kształtowanie polityki lokalnej oraz budować lepszą przyszłość dla nas wszystkich. Poprzez
Chcę Państwa poinformować, że debata zostanie w całości nagrana i będzie można ją obejrzeć w mediach społecznych oraz w lokalnych portalach informacyjnych. Jednocześnie pragnę podkreślić, że kulturalne zachowanie i szacunek są kluczowe podczas trwania tej dyskusji i wspólna rozmowa wymaga otwartości na różnorodne opinie, zdolności słuchania oraz umiejętności wyrażania własnych poglądów w sposób konstruktywny i szanujący innych uczestników. Apeluję przy tym również o kontrolowanie emocji i unikanie ulegania negatywnym nastrojom czy agresji, ponieważ tylko w atmosferze wzajemnego szacunku możemy osiągnąć konstruktywne rezultaty. Ja nazywam się Tomasz Frączak. Debatę organizuje Warmińskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców, które mam zaszczyt reprezentować jako prezes i w dniu dzisiejszym występuję w roli moderatora. Tu również chciałbym przedstawić Państwu moich przyjaciół ze stowarzyszenia, którzy razem ze mną będą czuwali nad rzetelnym i płynnym przebiegiem tego wydarzenia. Tu przy tym stanowisku, to jest takie tak zwane stanowisko mężów zaufania. Koleżanka Asia Tarasewicz, Jerzy Wiśniewski i Marek Aleksiejczuk będą czuwali i będą odczytywali i zajmą się pytaniami, które będą pojawią się w dedykowanych pojemnikach przeznaczonych od publiczności dla każdego z kandydatów. I te pytania, które zostaną zweryfikowane przez komisję pod względem po prostu, żeby unikać jakichś prywatnych wycieczek, że tak powiem. I następnie te pytania pojawiają się dalej w każdym pojemniku i będą losowane przez kandydatów. Wypowiedzi kandydatów odbędą się w losowanej kolejności. Zanim rozpoczniemy, pragnę przypomnieć kandydatom, że moderator ma prawo do zakończenia wypowiedzi kandydata, jeśli uzna wypowiedź za łamiącą zasady regulaminu debaty. Sam regulamin został zaakceptowany przez sztaby wyborcze poszczególnych kandydatów. Został podpisany i przyjęty bez uwag. Już teraz dziękuję wszystkim za udział w tej ważnej dyskusji i mam nadzieję, że wspólnie będziemy dążyć do dobra naszej społeczności oraz wybierania najlepszych liderów dla naszego miasta. Przy okazji chciałbym Państwu przedstawić może, żeby było wszystko jasne, taki krótki scenariusz. Kandydaci oczywiście też byli zapoznani z przebiegiem. Może tak szybko odczytam. Przywitanie gości, kandydatów, drugi punkt, losowanie kolejności odpowiedzi przez kandydatów. Kandydaci losują swoją kolejność, która będzie obowiązywała przez cały czas trwania debaty. Pytania według następującej drabinki. Pierwsza runda, numer pierwszy, drugi, trzeci, kolejna runda, drugi, trzeci, pierwszy, kolejna runda, trzeci, pierwszy, drugi i tak dalej w takim kole. Trzeci punkt, autoprezentacja kandydatów, jedna minuta na osobę. Każdy kandydat ma jedną minutę na krótkie przedstawienie się i podkreślenie głównych punktów swojego programu wyborczego. Czwarty punkt, pytania od moderatora, odpowiedź dwie minuty. Pięć pytań w rundach skierowanych do każdego kandydata z dwoma minutami na odpowiedź. Pytania są jednorodne dla wszystkich, umożliwiając porównanie odpowiedzi. Tematy pytań obejmują rozwój gospodarczy miasta, kwestie społeczne, oświatę, kulturę, edukację oraz inne ważne dla mieszkańców tematy. Piąty punkt, są to wzajemne pytania pomiędzy kandydatami i każdy kandydat ma jedną minutę na odpowiedź. Każdy kandydat zadaje dwa pytania swoim konkurentom w kolejnych rundach z jedną minutą na odpowiedź. Ta sekcja pozwala na bezpośredni dialog i porównanie stanowisk kandydatów. Szóste, pytanie z sali od mieszkańców. Odpowiedź jedna minuta. Pytania są losowane z dedykowanych pojemników, które zostały wcześniej przeczytane przez komisję, zweryfikowane pod względem
strefy, sfery prywatności kandydatów. Każdy kandydat odpowiada na 6 wylosowanych pytań w kolejnych rundach, mając na każdą odpowiedź 1 minutę. Jeżeli będzie w każdym pojemniku więcej niż tych 6 wylosowanych pytań, jest propozycja taka, że te pytania zostaną później przekazane sztabom wyborczym do późniejszego ustosunkowania się do tych odpowiedzi. Pytania są czytane przez moderatora, a kolejność odpowiadania jest zgodna z wcześniej wylosowaną. Czas dla kandydatów na podsumowania po 2 minuty. Kandydaci mają po 2 minuty na podsumowanie swoich wypowiedzi i przekonanie zgromadzonych do swoich kandydatur. I na koniec podziękowania i podsumowania debaty. To jest taki krótki scenariusz. Chciałbym jeszcze Państwu zaakcentować dwie zasady z całego regulaminu, który też został przekazany dla kandydatów i został zaakceptowany. Zasada numer 5, zasada pytań od publiczności. Pytania od publiczności powinny się koncentrować na istotnych kwestiach dotyczących miasta i jego mieszkańców. Jeśli moderator uzna, iż pytanie nie dotyczy kwestii związanych z przedmiotem debaty, ma prawo je doprecyzować lub uzupełnić. I tutaj właśnie jest ta rola naszej szanownej komisji, żeby tutaj panowała i czuwała nad tym. Zasada ochrony przed osobistymi atakami. Zakaz ataków personalnych między kandydatami. Dyskusja powinna koncentrować się na kwestiach programowych kandydatów. I to w zasadzie to są takie dwa punkty, które chciałem Państwu zaakcentować. I co, powoli chyba? Aha, tutaj dla wyjaśnienia. Krzysztof, nie wspomniałem o Krzysztofie. Krzysztof jest sekretarzem w stowarzyszeniu u nas. Osobiście poprosiłem Krzysztofa, żeby tu pomógł mi w dyscyplinie panowania nad czasem. Także dzisiaj Krzysztof jest strażnikiem czasu. Pierwszy kandydat, który będzie miał czytane pytanie, żeby trochę wyrównać szansę, będzie miał 10 sekund dłuższy czas na wypowiedź. Czyli jeżeli będzie odpowiedź wszystkie odpowiedzi będą na minutę, to pierwszy odpowiadający będzie miał 10 minut wcześniej, 10 sekund, przepraszam, wcześniej, dłużej na zastanowienie, bo pozostali będą mieli po minucie i po 2 minuty dłuższy czas do namysłu. To co, może zaprosimy w tej chwili... Proszę Państwa, jeśli chodzi o pytania z sali do pojemników dedykowanych dla każdego kandydata, to jeszcze przeznaczamy 10-15 minut i i zamykamy tą część programu dotyczącą zbierania pytań od publiczności. W tej chwili chciałbym poprosić kandydatów tutaj do nas. Przeprowadzimy losowanie. Wszyscy Państwo znacie naszych tutaj kandydatów, więc będą mieli Panowie czas się przedstawić. Ja już może sobie to daruję. Słuchajcie, losowanie wygląda w ten sposób, że tu są, skoro jesteśmy tutaj, korzystamy z gościnności kolegi Przemka, więc za karteczki są breloczki, pokoi hotelowych, czyli 101, 102, 103. I tak, który kandydat wylosuje 101, 102, 103, tak będzie miał stanowisko. Bramka numer 1, bramka numer 2. Proszę bardzo. One są odwrócone, także tutaj nie ma możliwości, żeby podglądać. Bartosz Zdanowicz,
bramka numer jeden, że tak powiem. Jacek Wiśniowski 102, w środku, w centrum uwagi i Darek numer 3. Mikrofony są odpalone chyba, tak? Raz. Słuchajcie Państwo, to co może zaczniemy od czegoś łatwego. Czy ktoś ma pomysł na rozwiązanie problemu parkowania, który nie spowoduje kolejnej wojny domowej na ulicach miasta? To do mieszkańców pytanie. Oczywiście kończymy to, bo to jest poza konkurencją, to jest w ramach treningu miny. Widzę, że macie Państwo takie spięte, więc wracamy do scenariusza. Otwieram zaplombowane pytania. Może sprawdźcie. Tak, prośba jest taka, żeby blisko ust trzymać mikrofon. To co, zaczniemy od autoprezentacji kandydatów. Jedna minuta na osobę. Zaczyna Bartosz Zdanowicz. Szanowni Państwo, nazywam się Bartłomiej Zdanowicz, mam 47 lat, wspaniałą żonę, dwóch wspaniałych synów. Jestem absolwentem studiów magisterskich na Wydziale Pedagogiki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, specjalność pedagogika społeczna. Natomiast jestem również absolwentem studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, specjalność menadżerstwo. Jestem radnym obecnej kadencji Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim, a od 2019 roku pełnię funkcję dyrektora Kętrzyńskiego Centrum Kultury. Jako rodowity lidzbarczanin postanowiłem pozostać w Lidzbarku Warmińskim, aby mieć realny wpływ na jego rozwój, drodzy Państwo, a jako radny staram się przede wszystkim słuchać mieszkańców i nie boję się poruszać tematów trudnych dotyczących naszej małej ojczyzny, o czym myślę Państwo mogli przekonać się chociażby słuchając sesji Rady Miasta. Dziękujemy. Prosimy teraz o głos Jacka Wiśniowskiego. Dzień dobry, witam serdecznie, może dobry wieczór. Witam i bardzo się cieszę, że tak dużo was tutaj jest. Witam oczywiście tych, którzy nas oglądają online. Jacek Wiśniowski, obecny burmistrz miasta. Od 10 rok już staram się zmieniać to miasto na lepsze, ale przede wszystkim pracuję nad tym, żeby ten dialog społeczny zawsze u nas był ważny i najważniejszy, żebyśmy mogli budować wspólnie rozwój naszego miasta. Miasto myślę, że się znacznie zmienia. Z zawodu jestem ekonomistą, także swoje doświadczenie szlifowałem w korporacji przez 10 lat, a następnie przez 12 lat firmę sam własną prowadziłem. No i to jest moje trzecie doświadczenie życiowe. Mam nadzieję, że te doświadczenie życiowe też przyczyni się do tego, że moje umiejętności, chęć pracy będzie nadal bardzo dobra. Dariusz Iskra, stanowisko numer 3. Witam Państwa serdecznie, nazywam się Dariusz Iskra, mam 44 lata, urodziłem się w Lidzbarku, tutaj mieszkam. Uczyłem się, wyższe wykształcenie uzyskałem na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Uzyskałem tytuł magistra inżyniera gospodarki przestrzennej, następnie budownictwa. Skończyłem studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości, a następnie uzupełniłem swoje wykształcenie na Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku, na studiach podyplomowych MBA. Od ponad 10 lat jestem dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim. I tu uzyskałem swoje doświadczenie i wiedzę, jak zarządzać mieniem samorządowym i chciałbym to wykorzystać dla dobra naszego miasta, dla naszych mieszkańców, żeby nam się było po prostu, żyło nam się po prostu lepiej. Dziękuję.
Dziękuję. To jest pierwsza runda. Dzisiaj możemy, drodzy Państwo, zobaczyć, jak każdy kandydat radzi sobie z największym wyzwaniem współczesnego polityka. Próbą odpowiedzi na pytanie w sposób prosty i zrozumiały dla przeciętnego obywatela. I w związku z tym zaczynamy pierwszą rundę. Czas na odpowiedzi po 2 minuty. Bartosz Zdanowicz. Nie, teraz... Dobrze, tak, zaczynamy. Bartosz Zdanowicz. Bartłomiej. Bartłomiej Zdanowicz, przepraszam najmocniej. No, widzicie, jestem tutaj zestresowany. Bardziej niż kandydaci. Jakie działania zamierza pan podjąć, aby stymulować rozwój gospodarczy Lidzbarka Warmińskiego, przyciągnąć nowe inwestycje i wspierać lokalnych przedsiębiorców, jednocześnie zachowując unikalny charakter i dziedzictwo miasta? Czas start. Szanowni Państwo, żeby odpowiedzieć na pytanie i żeby rozmawiać o dalszym rozwoju gospodarczym Lidzbarka Warmińskiego, myślę, że naszym mieszkańcom trzeba przytoczyć istotne fakty dotyczące sytuacji finansowej Lidzbarka Warmińskiego. Otóż na koniec 2023 roku zadłużenie miasta sięgnęło wysokości 34,5 miliona złotych, co myślę w przyszłości znacznie ograniczy możliwości finansowania nowych inwestycji, ponieważ w 2024 roku sama obsługa długu publicznego to, drodzy Państwo, kwota blisko 2,5 miliona złotych. Niemniej jednak, aby skupić się na rozwoju gospodarczym Lidzbarka Warmińskiego, trzeba przede wszystkim rozpocząć od działań w kierunku stabilizacji finansów publicznych, finansów Lidzbarka Warmińskiego. Trzeba skupić się na pomocy, nie przeszkadzaniu naszym lokalnym przedsiębiorcom. Ja zamierzam to robić, chociażby przeprowadzając analizę możliwości zróżnicowania podatków dla lokalnych przedsiębiorców oraz obniżenia podatku od środków transportu powyżej 3,5 tony do minimum, tak abyśmy jako Lidzbark Warmiński, drodzy Państwo, byli jednym z najatrakcyjniejszych miejsc w naszym województwie do rejestrowania firm transportowych i rejestracji pojazdów. Kolejnym ważnym punktem, drodzy Państwo, w drodze do rozwoju gospodarczego, moim zdaniem, to jest otwarcie strefy ekonomicznej, ponieważ logistyczne otwarcie strefy ekonomicznej poprzez pozbycie się, wyburzenie, uzyskania pozwolenia na wyburzenie mostu pokolejowego na ulicy Olsztyńskim, który ogranicza dostęp do strefy samochodom ciężarowym, a co za tym idzie, zniechęca moim zdaniem potencjalnych prywatnych przedsiębiorców do inwestowania w tamtej części miasta. Trzeba trzymać kciuki za modernizację, szybką modernizację drogi krajowej nr 51, aby miała standardy drogi europejskiej. Oczywiście będę liczył na współpracę z nowym rządem, z nowym samorządem, który zostanie wybrany i głęboko jestem przekonany, że opcja rządząca będzie równo dzielić środki takie jak z KPO. Prosimy bez względu na to, czy kropeczki. Burmistrzem będzie osoba partyjna czy bezpartyjna. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. I takie samo pytanie do Jacka Wiśniowskiego. Jakie działania zamierza pan podjąć, aby stymulować rozwój gospodarczy Lidzbarka Warmińskiego, przyciągnąć nowe inwestycje i wspierać lokalnych przedsiębiorców, jednocześnie zachowując unikalny charakter i dziedzictwo miasta? Czas start. Szanowni Państwo, dwie prawdy takie, które trzeba uzupełnić. Niższa jest niż podawana przed chwilą informacja o zadłużeniu. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to zdolności kredytowe mamy dość wysokie, ale nie patrzymy na to, na zdolności kredytowe, tylko patrzymy na to, co nam przynosi przyszłość. A nam przynosi przyszłość to wszystko, co możemy realizować. I Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o otwarcie strefy ekonomicznej, to też już od razu powiem, że to pismo już leży od 2 tygodni odnośnie przygotowania projektu rozbiórki wiaduktu na ulicy Olsztyńskiej, bo tu pracujemy w sam raz z województwem.
Teraz następna sprawa to 51, to przede wszystkim moja praca, która już od 2 lat była odnośnie tego, żeby wszcząć procedury związane z przebudową 51. Jak wiecie, już od roku jest podpisana umowa i przygotowywane są projekty przebudowy tej drogi 51 aż do Smolajn, ale też jest przygotowany projekt związany z obwodnicą Dobrego Miasta. Te projekty będą znacznie ułatwiały nam drogę w stronę Olsztyna, bo następnym projektem, który jest realizowany, w którym też brałem czynny udział, to jest i biorę czynny udział, to jest obwodnica Dywit i Olsztyna. Tutaj jest różnica pomiędzy wschodem a zachodem. No i przede wszystkim to, co jest istotne, żeby przedsiębiorca też wiedział, ile podatku będzie płacił, dlatego tu chodzi bardziej o stabilizację tych podatków. Jeżeli chodzi o wprowadzenie progresywnego podatku, to tutaj jest właściwe to. Można usiąść, dlatego też powołałem nie tak dawno w grudniu organ doradczy burmistrza do spraw rozwoju i przedsiębiorczości. Tutaj zresztą i stowarzyszenie też ma swoich 2 przedstawicieli, o tym rozmawiamy. Rozmawiamy nie tylko o podatkach, ale też o strefie płatnego parkowania. Dziękujemy. I to samo pytanie do Darka Iskry. Jakie działania zamierza pan podjąć, aby stymulować rozwój gospodarczy Lidzbarka Warmińskiego, przyciągnąć nowe inwestycje i wspierać lokalnych przedsiębiorców, jednocześnie zachowując unikalny charakter i dziedzictwo miasta? Czas start. Głównym zadaniem, które sobie stawiam, to jest współpraca z przedsiębiorcami, takie stworzyć dla nich warunki, żeby mogli się rozwijać. Jednym z takich kierunków, dzięki którym mogliby się rozwijać, właśnie jest zróżnicowanie podatków lokalnych, na przykład podatku od nieruchomości. Obniżenie tego podatku mogłoby ściągnąć do nas inwestorów spoza miasta, a przez to, jak podejmą tą działalność, będą pracować na rzecz naszych mieszkańców, tworzyć nowe miejsca pracy, zarabiać, kolokwialnie mówiąc, pieniądze z podatków, które będą tutaj zostawiać, to może zrównoważyć obniżenie podatku tego od nieruchomości. Mogę zagwarantować współpracę na poziomie Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego czy Starostwa, bo taka współpraca naprawdę dużo może zdziałać, żebyśmy mogli się realnie rozwijać, podejmować rozsądne decyzje, nie zawsze łatwe, ale takie, które zostawią nam jakąś wartość dodaną, dzięki którym no, nasze miasto będzie się rozwijało, a nie, jak tam było? Końcówka pytania. I wspierać lokalnych przedsiębiorców, jednocześnie zachowując unikalny charakter i dziedzictwo miasta. Właśnie o tym nie możemy zapomnieć. To jest bardzo ważne dla nas, żeby rozwój miasta nie zatracał charakteru tego naszego zabytkowego, dziedzictwa kulturowego, które jest słynne praktycznie nie tylko na całą Polskę, ale też i na Europę. Takim przykładem jest Hotel Krasicki, gdzie przewija się w folderach na całym świecie. I pierwsza runda nam szybciutko minęła. Drugą rundę... Dobrze, jeszcze tylko jedna informacja, że zamykamy dostęp do pojemników z pytaniami od publiczności. W tej chwili drugą rundę rozpocznie Jacek Wiśniowski i to jest pierwsze pytanie. Jakie strategie i programy planuje pan wprowadzić, aby przeciwdziałać spadkowej tendencji demograficznej w Lidzbarku Warmińskim ze szczególnym uwzględnieniem zachęcenia młodych rodzin do osiedlania się i pozostania w mieście? Czas start.
Szanowni Państwo, strategia rozwoju gospodarczego i społecznego naszego miasta jest już podjęta w 2021 roku do 30 roku. Ona przewiduje pewne działania, które zmierzają do tego, żebyśmy jak najszybciej, jak najlepiej mogli rozwijać się i to już robimy, ponieważ szereg inwestycji, które są obecnie podjęte i podpisane umowy, realizują się, czyli uzbrajanie terenów pod potrzeby mieszkaniowe, pod potrzeby mikro, małych przedsiębiorców, usługowe i tam, gdzie będziemy mogli ewentualnie budować żłobki, jeden projekt na żłobek już jest przygotowany i właśnie wdrażany do możliwości pozyskania środków finansowych. Drugi jest PFU już przygotowany, także możemy też to robić. No i oczywiście strategii jest też na dużych osiedlach, bo nowe osiedle się będzie budowało na Astronomów, tam gdzie jest teraz już podpisana umowa i uzbrajanie terenów. To będą przede wszystkim tereny, gdzie będzie można żłobki dodatkowo, mieszkania wielorodzinne, jednorodzinne, zresztą tam WTBS już ma dwie działki i najprawdopodobniej trzecią działkę też będzie miał. Dwa budynki, zaczynamy od budynków w WTBS-ie, zaczynamy na ulicy Dąbrowskiego, później na następne będą Astronomów, w międzyczasie uzbrajamy te tereny i następne uzbrajane tereny to są na ulicy Warmińskiej. I następnie tutaj będziemy przygotowywali tereny usługowe i mieszkaniowe tutaj przy ulicy Olsztyńskiej. Oczywiście tereny przemysłowe też są realizowane i ten element związany z wsparciem tych najmłodszych ludzi, a także i miejsc pracy, które będą realizowane i to chyba i to już w niedługim czasie, myślę, za kilka miesięcy na strefie uzdrowiskowej, przyczynią się do tego, że będzie miejsc pracy dla młodych ludzi, ale też i o różnych specjalizacjach. Dlatego też myślę, że następne 3-4 lata do 5 będzie wyzwanie dotyczące właśnie nowej infrastruktury. Dziękujemy. Do Darka Iskry to samo pytanie. Jakie strategie i programy planuje Pan wprowadzić, aby przeciwdziałać spadkowej tendencji demograficznej w Lidzbarku Warmińskim, ze szczególnym uwzględnieniem zachęcenia młodych rodzin do osiedlania się i pozostania w mieście? Czas, start. Problem spadkowej demografii to nie jest tylko problem samego Lidzbarka Warmińskiego, ale i Polski i Unii Europejskiej. Na chwilę obecną Lidzbark ma chyba niespełna 15 tysięcy mieszkańców, gdzie jeszcze 5 lat temu było to ponad 15 tysięcy, prawie 16. Ja widzę tu dwa kierunki rozwiązania tego problemu. Zadbanie właśnie o tereny mieszkaniowe, gdzie potencjalni młodzi mieszkańcy naszego miasta mogliby w miarę na rozsądnych warunkach bądź wybudować sobie dom lub zakupić mieszkanie lub z komunalnego mienia mieszkania na niski czynsz. Drugim takim aspektem jest, jak już ci młodzi nasi mieszkańcy znajdą sobie tutaj pracę, ale muszą mieć też dobre warunki do życia. Miasto musi być kompaktowe, zapewniać cały szereg udogodnień, a takim problemem też w naszym mieście jest ograniczona liczba miejsc w żłobku. Dlatego jeden z moich punktów jest w porozumieniu z panią minister polityki senioralnej pozyskanie środków na wybudowanie Lidzbarskiego Centrum Pokoleń, gdzie nasi najstarsi mieszkańcy seniorzy będą się spotykać z najmłodszymi, czyli będzie oddział żłobkowy w jednym budynku i miejsce dla seniorów, gdzie razem wspólnie będą spędzać czas, a to pozwoli dla młodych mieszkańców mieć gwarancję, że dzieci będą miały miejsce w żłobku, a dodatkowo będą zaopiekowani przez seniorów, którzy też znajdą dla siebie zajęcie w tym miejscu. Dziękuję. Dziękujemy. I to samo pytanie do Bartłomieja Zdanowicza. Jakie strategie i programy planuje Pan wprowadzić, aby przeciwdziałać spadkowej tendencji demograficznej w Lidzbarku Warmińskim, ze szczególnym uwzględnieniem zachęcenia młodych rodzin do osiedlania się i pozostania w mieście? Czas, start.
Szanowni Państwo, może będę nudny, bo będę powtarzał się w swoich stwierdzeniach wielokrotnie, ponieważ moim zdaniem trzeba zwrócić szczególną uwagę na rosnący potencjał naszych lokalnych przedsiębiorców i to na nich trzeba się skupić, bo to oni są gwarantem miejsc pracy i to oni mają szansę na stworzenie nowych miejsc pracy, a powiem więcej, dochód z ich działalności gospodarczej wtedy w 100%, prawie w 100% pozostaje w Lidzbarku Warmińskim. Nie ma co ukrywać, to nasi lokalni przedsiębiorcy są ważną częścią naszej społeczności i to lokalni przedsiębiorcy, drodzy Państwo, w największej mierze wspierają wszelkie inicjatywy społeczne, kulturalne czy sportowe i to o nich trzeba zadbać. Jeżeli chodzi o odpływających młodych mieszkańców, młode pokolenia, to tak jak już powiedział chyba któryś z moich przedmówców, to nie jest problem tylko Lidzbarka Warmińskiego, to jest problem wszystkich małych miast. I nie będę tu odkrywcą, jak powiem, że młodych ludzi przyciąga atrakcyjna, dobrze płatna praca, ale nie tylko, ponieważ mieszkalnictwo. Problem mieszkań, ale nie tych drogich, bo nie każdego stać na drogie mieszkania. Trzeba rozbudować system mieszkań socjalnych i wspierać rozbudowę mieszkań społecznych. Ostatnie mieszkanie, budynek z mieszkaniami socjalnymi w Lidzbarku Warmińskim powstał blisko 12 lat temu. Drodzy Państwo, pełny portfel i mieszkania to też nie wszystko, ponieważ ci młodzi ludzie, jeżeli zostaną tutaj, będą pracować, muszą gdzieś spędzać wolny czas, dlatego trzeba zwiększyć nakłady na kulturę, żeby ożywić amfiteatr miejski wyremontowany za blisko 11 czy 12 milionów złotych, który powinien żyć całe lato, a nie tylko jeden raz w ciągu roku podczas Dni Lidzbarka Warmińskiego. Dlatego tutaj zarówno praca, mieszkania, kultura, sport i rozrywka są jakby nieodłącznym elementem do tego, abyśmy mieli nadzieję, drodzy Państwo, że Lidzbark Warmiński będzie tym miejscem, z którego ci młodzi ludzie nie będą chcieli wyjeżdżać do dużych miast, a wręcz będą do nas powracać. Dziękuję ślicznie. I tym sposobem dobrnęliśmy do końca drugiej tury. Drugiego pytania, tak, ale drugiej tury pytań. Nieistotne. Przyglądam się z jaką uwagą Państwo wysłuchujecie tych odpowiedzi. Bardzo mi się to podoba. I tak sobie myślę, czyż nie jest to piękne, że możemy tutaj dyskutować o przyszłości miasta, podczas gdy w innych miejscach ludzie spierają się o to, czy pizza z ananasem w ogóle powinna istnieć. Trzecie pytanie. Zaczynamy od Darka Iskry. Dariusza, przepraszam. Jakie konkretne kroki zamierza Pan podjąć, aby podnieść poziom oświaty i edukacji w Lidzbarku Warmińskim, zwłaszcza w kontekście adaptacji szkół do nowoczesnych metod nauczania i wyposażenia ich w odpowiednie technologie w kontekście zawodów przyszłości? Czas start. W kompetencjach gminy są szkoły podstawowe, więc już tu powinniśmy tak dostosować program nauczania, żeby od najmłodszych klas uczniowie z naszego miasta mieli styczność z nowoczesnymi technologiami typu drukarki 3D, zajęcia na tabletach, wykorzystywanie różnych cyfrowych narzędzi. Obcowanie od najmłodszych lat z takimi nowinkami technicznymi zaprocentuje tylko na przyszłość. Drugim aspektem są profilowane klasy językowe, żeby nie ograniczać się tylko do jednego języka podstawowego angielskiego, ale dać możliwość szerszej oferty nauki języka. Dzięki temu w przyszłości tacy absolwenci na razie szkół podstawowych będą mieli większe możliwości. Na pewno inwestycja w różnego rodzaju pracownie multimedialne, pozyskiwanie różnych dodatkowych środków na miękkie działania, które rozszerzą możliwości doskonalenia zawodowego tak jak i nauczycieli, jak i kadry zarządzającej szkołą, żeby ta szkoła była nowoczesna, przyjazna, żeby dzieci szły z chęcią do szkoły, bez presji dodatkowych zajęć,
Myślałem, że koniec czasu. Bez dodatkowej presji zajęć pozaszkolnymi, żeby dzieciaki miały szansę na rozwijanie swoich pasji w zajęciach pozalekcyjnych. Dziękuję. Dziękuję i to samo pytanie do Bartłomieja Zdanowicza. Jakie konkretne kroki zamierza pan podjąć, aby podnieść poziom oświaty i edukacji w Wisbarku Warmińskim, zwłaszcza w kontekście adaptacji szkół do nowoczesnych metod nauczania i wyposażania ich w odpowiednie technologie w kontekście zawodów przyszłości? Czas start. Szanowni Państwo, z tego co wiem, to poziom edukacji i oświaty w naszych lisbarskich szkołach stoi naprawdę na wysokim poziomie i sale też są dosyć dobrze przystosowane do nowoczesnych technologii, aczkolwiek oczywiście oświata wymaga ciągłych nakładów finansowych. Bezsprzecznym jest, że inwestycja w oświatę, w edukację jest inwestycją bezcenną, a zysk z tego nieoceniony. Drodzy Państwo, przede wszystkim trzeba zacząć słuchać rodziców i trzeba zacząć słuchać nauczycieli, bo to oni wiedzą doskonale, z jakimi problemami borykają się na co dzień. Ja po spotkaniach z mieszkańcami, z rodzicami, z nauczycielami będę chciał zająć się problemami dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, ponieważ trzeba zająć się realnymi problemami, aby te dzieci miały możliwość godnego rozwoju, godnej edukacji bez stygmatyzacji czy bez obawy o wykluczenie społeczne. W tym temacie jest naprawdę wiele do zrobienia. Kolejny temat naszych czasów to zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, dlatego każdy samorząd musi stanąć na głowie, aby znaleźć środki, żeby opłacić taką ilość potrzebnych specjalistów, jak psychoterapeuci, pedagodzy, aby tym dzieciom zapewnić pomoc. Druga rzecz, trzeba skończyć z tym, że nauczyciele, drodzy Państwo, za własne pieniądze, za pieniądze też rodziców muszą dokupować pomoce dydaktyczne, czy środki czystości, jak papier toaletowy, czy mydło do mycia, bo to się dzieje w naszych lisbarskich szkołach. Z tym trzeba skończyć, to jest zadanie organu prowadzącego. Drodzy Państwo, jak to zrobić? Ja wiem, jak to zrobić. Wystarczy przestać mówić, że Lisbark jest, nie wiem, filantropem czy miastem płynącym mlekiem i miodem i przestać brać udział choćby w badaniach badawczych, w mojej ocenie bardzo wątpliwych, takich jak pseudooczyszczacze powietrza, na które zapłaciliśmy 35 tysięcy złotych, płacimy corocznie około 10 tysięcy za wymianę filtrów, za energię, czy inteligentny terminal, który stoi na, drodzy Państwo, na Astronomów, za który płacimy miesięcznie 3 tysiące złotych netto. Dziękuję ślicznie. I wtedy będą pieniądze na edukację. Dziękujemy. Czas na odpowiedź dla Jacka Wiśniowskiego. Jakie konkretne kroki zamierza pan podjąć, aby podnieść poziom oświaty i edukacji w Lisbarku Warmińskim, zwłaszcza w kontekście adaptacji szkół do nowoczesnych metod nauczania i wyposażania ich w odpowiednie technologie w kontekście zawodów przyszłości? Czas start. Szanowni Państwo, może nie jakie podejmę, ale podejmuję jakie kroki od 9 lat, bo 9 lat temu trochę inaczej nasza szkoła wyglądała, edukacja w ogóle. Zgadzam się z moim przedmówcą, jeżeli chodzi o wysoki poziom nauczania, ponieważ dowodem na to są osiągane później efekty nauczania w szkołach wyższych. Dajemy sobie radę jako uczniowie naszych szkół, więc nie można tu powiedzieć o tym, że jesteśmy na niskim poziomie wykształcenia. Szanowni Państwo, to co zostało zrobione w naszych szkołach, to przede wszystkim całe otoczenie. Jak wiecie, została nam szkoła podstawowa numer 1, która już ma pozwolenie na budowę i szykujemy się do pełnej termomodernizacji tego obiektu, ale też i dostosowanie jej do potrzeb związanych z modernizacją sali gimnastycznej. Ale też i wprowadzenie oczywiście odnawialnych źródeł energii, żeby zmniejszyć koszty, nie tylko kwestię związaną z lepszą, bardziej komfortowym nauczaniem, ale też i z oszczędnościami, które możemy przeznaczyć właśnie na edukację. Szanowni Państwo, prowadzimy szereg programów, między innymi Laboratorium Przyszłości, które dało nam możliwości zakupu sprzętu specjalistycznego do naszych pracowni, nie tylko tych, którzy tworzą
infrastrukturę związaną z informatyzacją, ale też i pracownię chemiczną, fizyczną. Oczywiście prowadzimy też szereg, ale też są drukarki 3D. I jeszcze prowadzimy cały czas program Aktywna Tablica, która już praktycznie chyba we wszystkich szkołach mamy na maksa wszystkie tablice multimedialne. Tutaj się dzieje bardzo dużo, jeżeli chodzi o kwestię związaną z... Dobra, dziękuję. Dziękuję bardzo. W tej chwili czwarte pytanie, czwartą rundę rozpocznie pan Bartłomiej Zdanowicz. Jaka pana zdaniem jest najistotniejsza kwestia do rozwiązania, która jest istotna dla dobra życia mieszkańców? Czas start. Szanowni Państwo, myślę, że to jest dosyć złożone pytanie, bo nie sądzę, że jedna kwestia będzie decydować o tym, czy naszym mieszkańcom w Lidzbarku żyje się godnie, żyje się dobrze. Myślę, że tych kwestii jest znacznie więcej na różnych płaszczyznach, dlatego one muszą być rozwiązywane równocześnie. Myślę przede wszystkim, że tutaj, i też się powtórzę, trzeba zacząć słuchać mieszkańców, bo to mieszkańcy doskonale wiedzą, czego im potrzeba, jakie mają problemy i na co zwrócić szczególną uwagę. Oni nie chcą już populizmu, oni chcą drobnych, przyziemnych, ale dla nich wielkich spraw i tym będę chciał się zająć jako ewentualny przyszły burmistrz. Szanowni Państwo, tutaj doskonale wkomponowuje się w te kwestie mój program Więcej Słuchaj Niż Mów, program mojego komitetu, który zakłada zwiększenie roli mieszkańców w podejmowaniu kluczowych dla Lidzbarka Warmińskiego i jego mieszkańców decyzji. To jest zwiększenie czasu, przepraszam, zniesienie limitu czasu wypowiedzi naszych mieszkańców podczas sesji Rady Miasta, co jest totalnym absurdem, ponieważ mieszkańcy nie mogą i dlatego nie przychodzą na sesję, bo nie mogą się w pełni otwarcie wypowiedzieć na temat problemów, na temat spraw dotyczących Lidzbarka Warmińskiego. Trzeba z tym skończyć, trzeba otworzyć dla mieszkańców urząd, trzeba otworzyć dla mieszkańców radnych, żeby uczestniczyli w dialogu bezpośrednim i decydowali, współdecydowali o tym, co dzieje się w naszym mieście. Trzeba przywrócić budżet obywatelski, w którym wyodrębnić specjalną pulę na działania dzieci i młodzieży. Trzeba pomagać i wspierać seniorów, chociażby taką inicjatywą jak... Przepraszam, jak niewielki wysiłek, ogromna pomoc, czyli drobne naprawy domowe dla seniorów, czy osób niepełnosprawnych, czy osób potrzebujących. Trzeba wspierać wszystkie grupy społeczne, drodzy Państwo, które działają na terenie Lidzbarka Warmińskiego, organizacje pozarządowe, czy mniejszości narodowe. I to wszystko musi być realizowane jednocześnie. Nie ma jednej kwestii, która zadecyduje o tym, że nam będzie żyło się lepiej. Dziękuję serdecznie. Pytanie do Jacka Wiśniowskiego to samo. Jaka pana zdaniem jest najistotniejsza kwestia do rozwiązania, która jest istotna dla dobrego życia mieszkańców? Czas start. Szanowni Państwo, jednym chyba z najważniejszych elementów jest dialog międzypokoleniowy. W tym celu stworzyliśmy już Rady Seniorów, Rady Młodzieży, ale także organy doradcze sportu i przedsiębiorczości. Te wszystkie działania zmierzają do tego, żeby nawiązać właśnie ten dialog międzypokoleniowy. Wtedy będziemy mogli słuchać każdego i będziemy mogli wiedzieć, co dane pokolenie chce wprowadzić i w jaki sposób chce żyć. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, która jest bardzo istotna, to jest oczywiście warunki prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie te mikroprzedsiębiorstwa, które w centrum miasta mają problemy związane z miejscami parkingowymi. Do tego też już usiądliśmy i rozmawiamy też z grupą przedsiębiorców. Przygotowaliśmy taki wstępne prowadzenie strefy ograniczonego postoju. Jeżeli uda nam się wprowadzić ją i ona będzie dawała efekty pozytywne, no to będzie następnym elementem, który będziemy chcieli wprowadzić. Te elementy i przestrzeń publiczna, ale także
warunki mieszkania są chyba takie najbardziej istotne dla nas wszystkich, bo otoczenie i przestrzeń publiczna mamy przygotowane tak, aby można było na niej przebywać i można było rozwijać się w sposób właściwy. To, co jest też istotne, no to kwestie działania MOPS-u naszego w różnych obszarach i tutaj ostatnio została podjęta uchwała, która daje możliwość pomocy międzysąsiedzkiej i wsparcia oczywiście finansowego i to będzie wchodziło w najbliższym miesiącu. Od kwietnia zaczynamy ten projekt i elementy związane z dostarczaniem wody, to co już zrobiliśmy, czyli pełna... Dziękuję. Proszę dokończyć do kropki. Dobrze, dziękujemy. Pan Dariusz Iskra, to samo pytanie. Jaka pana zdaniem jest najistotniejsza kwestia do rozwiązania, która jest istotna dla dobra życia mieszkańców? Czas, start. W mojej ocenie na tą chwilę musimy wykorzystać szansę, jaka się nam za chwilę zdarzy. To jest gigantyczne środki z KPO. Jest to ponad 600 miliardów na cały kraj, co statystycznie daje nam około 500 milionów na powiat. Musimy skutecznie pozyskać te środki, każdą złotówkę obejrzeć dwa razy, zastanowić się na co wydamy, żeby rozsądnie wydać te pieniądze, tak aby każda złotówka przyniosła drugą złotówkę na korzyść dla mieszkańców naszego miasta. Ja ze swej strony mogę zagwarantować współpracę właśnie na poziomie ministerialnym, Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego czy Starosty, bo to naprawdę jest istotna kwestia, żeby współpracować, współdziałać dla osiągnięcia celu, żeby maksymalnie wykorzystać naszą szansę, która się w przeciągu najbliższych lat pojawia. Czasami trzeba podejmować trudne decyzje, nie musimy wykorzystywać wszystkich środków, wszystkich nadarzających się okazji do pozyskania dotacji, tylko takie, które zostawią nam jakąś wartość dodaną dla naszego miasta, gdzie po trwałości, po zakończeniu okresu trwałości projektu nie będzie powodowała utrzymania kosztownego danej inwestycji, tylko będzie działała na rzecz naszych mieszkańców. A moja kandydatura na ten zaszczytny urząd, jaki jest urząd burmistrza, daje gwarancję, że z doświadczenia, które zdobyłem, że doskonale tą szansą będziemy potrafili wykorzystać. Dziękuję. Dziękuję. Coraz interesująco nam się tutaj ta rozwija debata. I aż zaczynam powoli żałować, że tak mało pytań przygotowaliśmy. Ostatnie pytanie zacznie Dariusz Iskra, tak? Nie. Przepraszam, no ale to widzicie, to wszystko jest na żywo, leci i dlatego tak stres. Dobra, niech to będzie wszystko na karb stresu. Pan Jacek Wiśniowski. Teraz będzie już sama łatwizna. Dlaczego uważa pan, że będzie pan lepszym burmistrzem od pozostałych kandydatów? Czas, start. Szanowni państwo, ja uważam, że każdy może być dobrym burmistrzem i każdy może być lepszy od poprzedniego burmistrza, bo takie jest ukształtowanie. Ważne jest tylko, czy się mu chce i czy jest pracowity. Ja to chyba udowodniłem, będąc burmistrzem po bardzo aktywnym burmistrzu i dlatego też uważam, że moja praca przez 9 lat potwierdziła, że jestem pracowity, jestem skuteczny w tym, co robię. Większość tych wszystkich moich obietnic zostało zrealizowanych. Na dzień dzisiejszy jesteśmy w gronie najlepszych, najbardziej skutecznych w pozyskiwaniu funduszy unijnych gmin w województwie, ale też i w Polsce. I to jest dowód na to, że jestem pracowity, a też i potrafię zespół wokół siebie dobry stworzyć, który jest skuteczny w tym, co robi.
I to jest chyba siła każdego lidera, który jest w stanie zbudować wokół siebie grupę ludzi, która jest skuteczna w realizacji pewnych przedsięwzięć. A to jest istotne i ważne w naszych działaniach, to jest to, że ja nie obiecuję, ja po prostu wykonuję i dlatego uważam, że mogę dalej realizować projekty, które są w trakcie, ale i te pomysły, które są wpisane w strategię rozwoju gospodarczego naszego miasta do 30 roku, też mogę realizować ze skutkiem bardzo pozytywnym. Jeżeli chodzi o kwestię dialogu ze społeczeństwem, myślę, że tutaj chyba zbyt dużej wątpliwości nie ma, ponieważ ten dialog prowadziłem i prowadzę nadal. Spotykam się zawsze z mieszkańcami w poniedziałek i można się ze mną mówić, porozmawiać o tych bieżących problemach. Dlatego też co roku mam spotkania z mieszkańcami w różnych miejscach, żeby podsumować rok, a także powiedzieć, co robimy na następne lata. No i kwestia związana z pomocą właśnie tych różnych rad. Dziękujemy. I pytanie do Dariusza Iskry. Dlaczego uważa pan, że będzie pan lepszym burmistrzem od pozostałych kandydatów? Czas start. Nie uważam, że będę lepszym burmistrzem od pozostałych kandydatów, a jedynie moje umiejętności, kompetencje i nabyte doświadczenie w ponad 10-letniej pracy samorządowej dają mi podstawy do tego, żeby twierdzić, że wiem i będę potrafił zarządzać miastem na odpowiednim poziomie. Tak, żeby wszystko, co będzie robione dla mieszkańców, dało im to, na co zasługują. Najbardziej zależy mi, żeby docenić przedsiębiorców, bo tak naprawdę oni są solą tego miasta. Ich dobre warunki do działania mogą zagwarantować to, że w naszym mieście będzie się chciało żyć i będzie się żyło lepiej. Będę chciał spowodować to, żeby przedsiębiorcy mieli możliwość tworzenia nowych stanowisk pracy, a dzięki temu może się rozwiązać problem właśnie tej demografii. Spowodujemy takie... No to jest właśnie trudne pytanie, bo bym musiał mówić o sobie, a ja wolałbym mówić o tym, co potrafię, co chciałbym zrobić. Lepiej wychodzi mi praca niż opowiadanie o sobie. Jeżeli dostanę szansę od państwa i powierzycie mi ten zaszczytny urząd burmistrza, wtedy udowodnię albo przekonam się, że państwo będziecie mieli taki pogląd, że jednak tak jak tu mój przedmówca powiedział, że ten następny burmistrz jest lepszy od swojego poprzednika. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I kolejne 2 minuty na odpowiedź dla Bartłomieja Zdanowicza. Dlaczego uważa pan, że będzie pan lepszym burmistrzem od pozostałych kandydatów? Czas start. Szanowni państwo, to czy będę lepszym burmistrzem czy gorszym, to myślę, że ocenią sami mieszkańcy, ponieważ każdy z nas jest tylko człowiekiem, który ma zarówno wady, jak i zalety. Moim zdaniem też nie ilość pozyskanych środków świadczy o sukcesie danego burmistrza, tylko w głównej mierze zadowolenie społeczne, bo można pozyskać setki milionów, a mieć niezadowolonych mieszkańców, a pozyskać dziesiątki milionów i mieć zadowolonych mieszkańców. Po rozmowach w ostatnich tygodniach z mieszkańcami Lidzbarka Warmińskiego mam duże wątpliwości, czy to zadowolenie społeczne jest na wystarczającym poziomie. Drodzy państwo, ja deklaruję, że jeżeli obdarzycie mnie państwo swoim zaufaniem, będę burmistrzem, który będzie służył, a nie pracował. Służył, drodzy państwo, bo to jest służba dla naszego społeczeństwa, na rzecz naszego społeczeństwa. Z pokorą i z zaangażowaniem będę chciał realizować i wspierać wszystkie grupy społeczne, począwszy od dzieci i młodzieży, skończywszy na dorosłych i seniorach.
Mogę zapewnić, że nie będę burmistrzem, który potrzebuje dowartościowywania swojej osoby poprzez udział w płatnych konkursach czy panelach dyskusyjnych. Ja tego nie potrzebuję. Szanowni Państwo, gwarantuję, że będę ciężko pracował na rzecz naszej lokalnej społeczności i dla lokalnej społeczności i przede wszystkim chcę, aby ta przyszła kadencja była kadencją realnego dialogu z naszymi mieszkańcami, gdzie powtórzę się po raz kolejny, to mieszkańcy będą mieli decydujący głos w kluczowych dla naszego miasta decyzjach. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie i pierwszą rundę pytań od moderatora mamy poza sobą. Przechodzimy w tej chwili do pytań od kandydatów do kandydatów. I rozpoczynamy pierwszą rundę od Bartłomieja Zdanowicza. Bartłomiej Zdanowicz zadaje jedno pytanie dla dwóch konkurentów. Czas na odpowiedzi 60 sekund. Czas start. To znaczy, może czasu jeszcze nie włączajmy, bo to czas dla kandydatów. Szanowni Państwo, ja mam zgodnie z regułą i z regulaminem dzisiejszej debaty przygotowane dwa pytania dla moich kontrkandydatów. I nie będą to pytania oczywiste. Mogę wejść w słowo? Zadasz jedno pytanie. Tak. I w następnej rundzie drugie pytanie. Tak. Zgadza się. Okay. Tak to zrozumiałem i po kolei każdy z kontrkandydatów będzie odpowiadał po minucie. Szanowni Państwo, ja chciałbym poznać, no nie wiem, czy ja będę burmistrzem, czy pan Jacek, czy pan Dariusz. Chciałbym poznać po tych pytaniach, jakimi są ludźmi, ale przede wszystkim, jakimi są szefami. Dlatego moje pytanie, panowie, brzmi. Czy mógłby pan podać przykład według pana najbardziej wartościowego dla naszych mieszkańców zrealizowanego projektu, którego był pan inicjatorem i pomysłodawcą oraz opowiedzieć, na czym polegał i jaki był jego rezultat? Zaczyna Jacek Wnioski, czas start. Ja powiem o projekcie, który jest bardzo istotny, ale i myślę, że bardzo dobry dla nas wszystkich. To jest kwestia związana z budową pawilonu zdrowia i w nim zrobienie miejsca do tego, żeby można było wykonać badania wad postawy u dzieci, młodzieży, ale też i dorosłych. No i dodatkowo jeszcze możemy tam zrobić ćwiczenia rehabilitacyjne i to wszystko daje nam możliwość wzmocnienia swojej tężyzny fizycznej, ale z drugiej strony możemy też i sprawdzić, czy jesteśmy faktycznie zdrowi, czy nie jesteśmy i co może nam doskwierać albo już doskwiera. I to jest jeden z elementów, który jest bardzo istotny dla naszego życia, dla całej społeczności. Oczywiście też możemy skorzystać z groty solnej, no i przede wszystkim to, co jest bardzo istotne, to jest miejsce, czyli żabi staw, który został zagospodarowany. Dziękuję. Minuta do dyspozycji dla Dariusza Iskry. Czas start. Jeśli to pytanie ma dać odpowiedź, jakim jestem pracodawcą, to by trzeba było moich pracowników zapytać. Ale ze specyfiki profesji, jaką wykonuję, czyli od przeszło 10 lat jestem dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Lidzparku, to przebudowa ulic. Wiem, jak to zrobić, więc wiem, jak to zrobić bezpiecznie, tak żeby ulice czy drogi przebudowane spełniały swoje warunki, ale też były użyteczne dla użytkowników. W tej chwili realizujemy szereg zadań w mieście Lidzbarku. W tej chwili można było zaobserwować przebudowę chodnika na ulicy Kolejowej. Za chwilę to będzie na ulicy 11 listopada. W ubiegłym tygodniu zakontraktowane są następne działania właśnie na wykonaniu nowej nakładki na ulicy Kolejowej i na 11 listopada. No i się czas skończył. Chciałem jeszcze trochę powiedzieć. Dziękuję. Dziękujemy. Pytania będzie zadawał Jacek Wiśniowski. Prosimy.
Szanowni panowie, jedno takie pytanie. W obu wypadkach słyszałem informacje o obniżeniu podatków. Oczywiście to jest bardzo, bardzo dobry temat, ale też i trzeba popatrzeć na to realnie. To moje pytanie. Szanowni panowie, chciałbym dowiedzieć się, skąd będziecie panowie pozyskiwali środki na bieżące utrzymanie miasta, rozwój tego miasta, bo bez środków, czyli podatków, dochodów własnych, nie damy rady tego zrobić. Odpowiada Dariusz Iskra, czas minuta. Bardzo się cieszę na to pytanie, bo mam takie same dla panów, a nie miałbym możliwości na nie odpowiedzieć, ale już mówię. Jednym z punktów mojego programu jest przejęcie ulic powiatowych, tak żeby były wszystkie ulice ulicami miejskimi. Tak żeby mieszkaniec nie był odprawiany z kwitkiem, mówiąc kolokwialnie, z urzędu do urzędu, tylko mógł sobie załatwić. A w ślad za tym dochody z zajęcia pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń obcych, za prowadzenie robót w pasie drogowym. Jest koniunktura budowlana, co chwilę ktoś gdzieś coś buduje. Trzeba tylko dopilnować tego i wyegzekwować pieniążki i będziemy mieli na utrzymanie bieżące ulic, co najmniej, bo mówię, to jest moja działka, to jest mój konik, to jest moja pasja, dlatego cały czas mówię o tych ulicach, drogach, bo to lubię. Dziękuję. Wydaje się nieskomplikowane. Czas jedna minuta dla Bartłomieja Zdanowicza. Szanowni Państwo, oczywiście, że wydatki bieżące opłaca się z podatków. Ja nie powiedziałem, że obniżę podatki dla przedsiębiorców, ale że przeprowadzę analizę możliwości zróżnicowania podatków, a to nie znaczy, że wpływy z tych podatków będą mniejsze, drodzy Państwo. To po pierwsze. A po drugie, powiedziałem, że obniżę podatki od środków transportu tak, abyśmy stali się jednym z najatrakcyjniejszych miejsc w naszym województwie do zakładania firm transportowych i rejestrowania tutaj pojazdów, gdzie teraz koniunktura jest zupełnie odwrotna, bo firmy transportowe uciekają z Lidzbarka poza miasto. Tak więc ze zwiększonej ilości rejestracji pojazdów i takich firm będziemy też realizować zadania bieżące. Dziękuję bardzo. Pan klub się obżywił, słyszymy. Teraz zadaję pytanie Dariusz Iskra. Tak, i właśnie, żeby nie być gołosłownym, zadaję pytanie. Jakie ma pan pomysł na podatki lokalne? A jeśli mają być obniżone, jakie będą w to miejsce źródła dochodu do budżetu miasta? Bartłomiej Zdanowicz. Szanowni Państwo, no to jest jakby powtórka tego, co przed chwilą można było usłyszeć, podatki. No, podatki są zawsze kontrowersyjnym tematem i budzącym wiele emocji, jak słyszeliśmy przed chwilą. Tak jak powiedziałem, jeżeli jestem przekonany, oczywiście nie mam pewności, bo nikt nie ma pewności stuprocentowej, że jeżeli ten podatek od środków transportu będzie u nas naprawdę atrakcyjny, to te firmy będą rejestrować się właśnie w Lidzbarku Warmińskim i jednocześnie zwiększać się ilościowo przychód z tych podatków, który będzie można wykorzystać właśnie w Lidzbarku w Warmińskim. Także tyle z mojej strony. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy. Minuta dla Jacka Wiśniowskiego. Szanowni Państwo, ja dam takie trzy kluczowe elementy. Jednym to jest uzbrajanie nowych terenów inwestycyjnych. One dają naprawdę bardzo dobre efekty i nawet ci, którzy mówią, że fabryk tam nie ma, samorząd nigdy nie budował fabryk, więc nie budujemy fabryk, ale wszystkie uzbrojone tereny, nawet strefa gospodarcza, która powstała na ulicy Olsztyńskiej, przynosi nam 500 000 zysku co roku. Jeszcze dodatkowo mamy środki wynikające ze sprzedaży tego majątku. Szanowni Państwo, po odjęciu tych wszystkich kosztów jesteśmy do przodu, więc dzięki temu możemy stabilnie utrzymywać podatki, tak jak to się stało w tym roku. Następnym elementem to jest kwestia pozyskiwania środków zewnętrznych.
Jak dobrze, szanowni państwo, wiecie, pozyskanie środków zewnętrznych jest kluczowym elementem do tego, żeby realizować pewne przedsięwzięcia, między innymi też uzbrajanie terenów, i z którym są podatki. Dziękujemy. I drugą rundę pytań rozpocznie Jacek Wiśniowski. Szanowni panowie, szanowni państwo, takie jedno pytanie, bo mówiliśmy o tym dialogu, że społeczeństwo jest najważniejsze, bo tak jest. Ale ja bym chciał tylko usłyszeć, na czym będzie polegał ten dialog, jaki pomysł mają moi kontrkandydaci na to, żeby ten dialog był na tyle skuteczny, aby dowiedzieć się, jak społeczeństwo chce i w jakim kierunku społeczeństwo chce iść w rozwoju naszego miasta. Odpowiada Dariusz Iskra. Czas start. Tu się wydaje krótka odpowiedź. Słuchać ludzi. I tyle. Aż tyle i tyle. Dziękuję. Dziękujemy. Bartłomiej. Szanowni państwo, słuchać ludzi, to powiedział pan Dariusz Iskra, ale przede wszystkim nie zamykać się na ludzi, jak to ma w wielu przypadkach miejsce właśnie w Lidzbarku Warmińskim. Ludzie sami wiedzą, czego chcą, i ludzie sami wiedzą, co jest im potrzebne. Ten dialog, bezpośrednie rozmowy, a w kluczowych sprawach dla Lidzbarka Warmińskiego konsultacje społeczne, ale konsultacje społeczne dostępne dla każdego. Dziękuję bardzo. Pytanie zadaje w tej chwili Dariusz Iskra. Co pan zamierza zrobić w przededniu wielkich środków unijnych z KPO, aby zapewnić środki na wkład własny przy takim poziomie zadłużenia miasta? Odpowiada. Co pan zamierza zrobić w przededniu wielkich środków unijnych z KPO, aby zapewnić środki na wkład własny przy takim poziomie zadłużenia miasta? To znaczy tak, no tutaj ja też powiem, tu jest krótka piłka, krótka odpowiedź. Po prostu trzeba sięgać po środki, wyłącznie w tym przypadku, gdy udział własny gminy miejskiej będzie naprawdę na minimalnym poziomie. Odpowiada Jacek Wiśniowski. Szanowni państwo, przede wszystkim chcę zdementować pewną rzecz. 30 milionów koniec tego roku, taki jest plan zadłużenia. Przy budżecie 110 milionów, około 110 milionów złotych, 106,7, żeby później nie było, że powiedziałem, bo w ciągu miesiąca też zmienia się budżet. Szanowni państwo, czyli to nie jest duże zadłużenie i mamy wskaźniki bardzo dobre, jeżeli chodzi o zdolności kredytowe. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, korzystamy z KPO, korzystamy z funduszy szwajcarsko-polskich, które dają nam możliwość pozyskiwania nie 80, nawet 5%, a nawet do 100% kosztów kwalifikowalnych, i to jest dla nas możliwość realizacji pewnych dużych, bardzo drogich przedsięwzięć. Co teraz właśnie czynimy? I następnym elementem to jest te pozyskiwanie funduszy, które wynikają z naszego programu funduszy europejskich, tego trzeciej perspektywy, 85% maksymalnych środków. Dziękujemy. Bartłomiej Zdanowicz zadaje pytanie. Proszę opisać sytuację, w której wystąpił konflikt między panem a pana współpracownikiem i w jaki sposób sytuacja konfliktowa została rozwiązana, oraz co pan sądzi o tej sytuacji z perspektywy czasu. Prosimy o spokój. To nie jest pytanie do państwa, przepraszam bardzo. Być może zrobimy taką debatę w przyszłości, że będziecie państwo tutaj gwiazdami. Odpowiada pan Jacek Wiśniowski. Tych konfliktów zawsze jest dużo. Dobrze wiecie, że jak prowadzi się dużą organizację, to różnego rodzaju konflikty na różnym szczeblu są realizowane. Przede wszystkim konflikty wynikają z różnych przyczyn, czasami tych, które są zależne od przepisów prawa, ale też i zwyczajów, które są w danym urzędzie czy w danej organizacji. One są
zazwyczaj realizowane poprzez rozmowy, poprzez dialog, ale czasami niestety ten dialog zawodzi i wtedy pozostają też i kwestie związane z ewentualnymi sądami. Przez 9 lat, no 10 rok zdarzyło mi się tylko jedna taka sytuacja, więc nie zawsze dogadujemy się we wszystkim, ale myślę, że jak na 10 lat prawie pracy w tak dużej organizacji, jeden konflikt taki, który nie można już było rozwiązać na szczeblu organizacji, nie jest czymś dużym, chociaż powinno być zero. Dziękujemy i odpowiada pan Dariusz Iskra, minuta, czas start. 10 lutego minął 12 rok pracy mojej jako dyrektora w Zarządzie Dróg Powiatowych, zaczął się 13. Średnio rocznie przewija się przez naszą firmę około 50 pracowników sezonowych, w tym też i stałych. Czyli średnio licząc przez moją karierę zawodową jako dyrektora przewinęło się około 500 pracowników. I niestety nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, bo przy tej rzeszy ludzi zawsze się rozstawaliśmy w zgodzie, nie było żadnych konfliktów, bo wyznaję zasadę, że trzeba być człowiekiem, żeby ten mój pracownik mógł mi dzień dobry powiedzieć na ulicy. Dziękuję. I ze smutkiem stwierdzam, że dobrnęliśmy do końca drugiej tury w naszym spotkaniu. Tu widzę, że publiczność zaczyna się ożywiać. Przypominam Państwu, że punkty za udział w debacie nie są wymienialne na darmowe kawy w kawiarni obok, ale jestem przekonany, że i tak warto spróbować. Także zapraszam tylko z kulturą. Przechodzimy w tej chwili do pytań od publiczności. Będzie to wyglądało w ten sposób, że każdy z kandydatów będzie ze swojego dedykowanego pojemnika losował 6 w kolejnych rundach pytań. I słuchajcie, no nie wiem, może taką byśmy tutaj... No proszę. Jeżeli można, to tylko dwa słowa jeszcze. Komisja tutaj zweryfikowała te Państwa pytania. Było ich sporo. Jest sporo. Ja tylko może Państwa zapoznam z tym tak, że do Pana Bartka Zdanowicza są 34 pytania, do Pana Darka Iskry 12, do Pana Wiściowskiego 33. I z tych koszyczków wylosujemy po 6 pytań, ale to już będzie prowadził moderator. Czy może byśmy tutaj poprosili jakąś taką przysłowiową środkę do losowania? Znaleźlibyśmy taką chętną? Proszę uprzejmie, jak jest chętna, to... Nie, no to... Dobrze, to tutaj... Wyjdź, no tak, żeby wszyscy mogli was mieć... To jest pojemnik, to jest pytanie dla Bartłomieja Zdanowicza. Tak, pytanie do Bartłomieja Zdanowicza. Jaki ma pan pomysł na sfinansowanie nowych mieszkań komunalnych? Mogę, tak? Tak, tak, proszę, czas start i tutaj jest jedna minuta. Szanowni Państwo, na pewno nie zrobię tego w najbliższym roku, ponieważ rok budżetowy już się rozpoczął i rok budżetowy już trwa, czyli inwestycje te najważniejsze zostały zaplanowane przez obecnego burmistrza, przez obecną radę. Ale ja deklaruję się, że na kolejny rok budżetowy zapiszę te środki z wpływów, z podatków chociażby, tak? Skończymy realizację pewnych działań w roku 2024, rozpoczniemy pracę nad budżetem nad rokiem 2025 i z lokalnych podatków, które płacą wszyscy mieszkańcy, będziemy mogli zaplanować oczywiście wkład własny, być może wkład własny do projektów, które przed nami, do środków unijnych, które przed nami, między innymi z KPO. Będziemy szukać takich rozwiązań, żeby gmina miejska do
tych mieszkań komunalnych dołożyła jak najmniej. Dziękujemy. Teraz pytanie do Jacka Wiśniowskiego. Mieszamy. Tu jest wyzwanie. To nie jest z drukarki, dlatego tak... Tak jest. Jakie są planowane dalsze inwestycje w mieście podczas ewentualnej kolejnej kadencji? To jest do pana Wiśniowskiego Jacka. Tak, szanowni państwo, mamy tylko minutę, więc w skrócie to powiem o tych najważniejszych. Oczywiście jednym z elementów, który jest bardzo istotny, to SP1, którą już zaczynamy i żłobek realizować w sensie przygotowania wniosków o dotacje i umowę, która na żłobek będzie podpisana z Maluch Plus. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest kwestia przygotowania i przejęcia parowozowni dawnej. Jesteśmy w trakcie przejęcia jej nieodpłatnie od PKP i tam centrum, takie zajezdnie autobusową chcemy już zrobić razem z fotowoltaiką, gdzie ewentualnie byśmy mieli prąd, zielony prąd dla naszych autobusów, żeby zmniejszyć koszty związane z komunikacją miejską. Do tego jeszcze zostaje termomodernizacja, którą już jesteśmy w trakcie przygotowania wniosków, termomodernizacja Lizbackiego Domu Kultury i jeszcze MOPS-u. Oczywiście zaraz będzie 8 dróg, które będziemy realizować. Dziękuję serdecznie. Kolej na Dariusza Iskrę. O, jakie wyzwania. Was. Dlaczego kandyduje pan na burmistrza i na co przede wszystkim położy pan nacisk, obejmując funkcję burmistrza? Czas start. Kandyduję dlatego, żeby wykorzystać swoje doświadczenie, umiejętności nabyte przez ostatnie lata pracy w zarządzie dróg, bo wiem, jak skutecznie i efektywnie zarządzać mieniem samorządowym. A w pierwszej kolejności będę chciał położyć nacisk, nie pewnie od razu w pierwszym roku, ale przez całą kadencję, na przejęcie właśnie wszystkich ulic powiatowych, żeby były miejskie, wszystkie je wyremontować, tak żeby były przyjazne dla mieszkańców, dla użytkowników. W następnej kolejności, tak jak zgodnie z moim programem, wybudować centrum, Lizbarskie Centrum Pokoleń, które pozwoli na zwiększenie liczby miejsc żłobkowych, a także na zorganizowanie czasu dla seniorów i zwiększyć środki na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci, dla sekcji sportowych i stowarzyszeń, bo skończył się czas. Dziękuję. Dziękuję. Przygotowuje się Bartłomiej Zdanowicz. Nie wiem, jak się sierotce odwdzięczymy za tą ciężką pracę. O, kolejne wyzwanie. Kolejne wyzwanie. Na portalu społecznościowym Facebook udostępnia pan film, w którym informuję, że przeprowadzi pan analizę możliwości obniżenia i zróżnicowania podatków dla przedsiębiorców oraz obniży podatek od środków transportu powyżej 3,5 ton do minimum. W związku z powyższym, jak pan zamierza pokryć ubytek dochodów bieżących, jeśli na dzień obecny dochody bieżące nie wystarczają na sfinansowanie wydatków bieżących, o czym pan zapewne wie, będąc radnym? No tutaj kółko się zamyka. Czas start. No dobrze, kółko się zamyka. Powtórzę się po raz kolejny. Analiza zróżnicowania podatków dla lokalnych przedsiębiorców wcale nie musi wpłynąć na obniżenie wpływów do budżetu miasta.
To samo obniżenie podatków od środków transportu, licząc na zwiększoną ilość firm, które będą się rejestrowały na terenie Lidzbarka Warmińskiego, też nie spowoduje ubytku w kasie Urzędu Miasta. Dziękuję bardzo. Minuta do dyspozycji dla Jacka Wiśniowskiego. Dlaczego w przedszkolach miejskich jest tylko jedna grupa integracyjna? W żadnej szkole miejskiej nie ma klasy integracyjnej. Dzieci o specjalnych potrzebach jest coraz więcej. Czy ma pan w planach utworzenie grup i klas integracyjnych w mieście? Czas start. Szanowni Państwo, na bieżąco analizujemy ilość potrzeb, która jest w naszym mieście dotyczący właśnie integracyjnych klas i na dzień dzisiejszy zaspokajamy wszystkie potrzeby, a także staramy się nowych nauczycieli zatrudniać, którzy pomagają w realizacji właśnie tych przedsięwzięć związanych z prawidłowym rozwojem osób, które wymagają dodatkowego kształcenia. I tych nauczycieli wspomagających mamy łącznie ze specjalistami około 33. I tutaj te elementy dają nam możliwości rozwoju prawidłowego każdego dziecka, który ma jakiekolwiek dysfunkcje, może tak powiem, obojętnie jakiego rodzaju, ponieważ te dysfunkcje są różne. I na dzień dzisiejszy tam, gdzie mamy możliwości, tam, gdzie jest potrzeba, tak realizujemy. Dziękujemy. To jest twoja chwila prawdy. Aktualne pytanie, jak nie wiem, dla Dariusza. Czy planuje pan budowę schronów w Lidzbarku Warmińskim? Tak, to jest bardzo dobre pytanie. Może nie od razu budowę schronów, ale podjęcie działań edukacyjnych, takich miękkich programów w szkole podstawowej. Będąc w średniej szkole miałem taki przedmiot jak obrona cywilna. Dużo istotnych kwestii i tematów tam było poruszanych i się nauczyłem. I w obecnych czasach przy tym zagrożeniu, które potencjalnie może być, to byłoby rozwiązanie edukacyjne naszej młodzieży szkolnej w tym zakresie. A budowa schronów, no pewnie nie w tym roku, być może w tej kadencji, ale trzeba by było najpierw przeanalizować możliwości, które są w tej chwili zaadoptowania istniejących obiektów jako schrony. Dziękuję. Dziękujemy. Pytanie do Bartłomieja Zdanowicza. Jeżeli obejmie pan stanowisko burmistrza, to co będzie pierwszą rzeczą, jaką pan zrobi? Czas start. Szanowni Państwo, jeśli obejmę stanowisko burmistrza... Słuchajcie, to się nagrywa. Słuchajcie. Jeśli zaufacie mi Państwo i obdarzycie mnie swoim zaufaniem, to w moim programie jest transparentność publicznych finansów. Ja obejmując Urząd Burmistrza będę chciał objąć Urząd Burmistrza z czystą kartą i z tą czystą kartą rozpocząć nowy rozdział w rozwoju naszego miasta, aby później być rozliczonym wyłącznie za swoje działania. W związku z tym pierwszą decyzją, jaką podejmę, jeżeli zostanę burmistrzem Lidzbarka Warmińskiego, to audyt zewnętrzny finansów publicznych miasta. Dziękuję serdecznie, który przedstawię oczywiście mieszkańcom miasta. Dziękujemy. Ja Państwu pragnę przypomnieć, że cała debata jest nagrywana i w internecie zostanie utrwalona. I jak najbardziej będziemy mogli wracać później do tych deklaracji. Także słuchajcie, śmiechem, żartem, ale
To jest ważne, żebyśmy to dokładnie wysłuchali i potem przeanalizowali. Pytanie do pana Jacka Wiśniowskiego. W swoim programie wyborczym przedstawia pan inwestycje takie jak głęboka termomodernizacja szkoły podstawowej numer 1, budowa lodowiska czy boiska ze sztuczną nawierzchnią. W związku z powyższym, jak planuje pan sfinansować te inwestycje i czy zostały już podjęte jakieś działania w kierunku realizacji tych inwestycji? Czas start. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o szkołę podstawową numer 1, już mówiłem, pozwolenie na budowę mamy. Jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków, tak oczywiście, Maluch Plus. Tutaj się zwiększyła kwota, więc nie mamy 36 tysięcy, przepraszam, tylko 58 bodajże tysięcy teraz. I tu będziemy mogli realizować. Następny projekt to jest z funduszy szwajcarsko-polskich. Będziemy przygotowywali taki duży projekt na też i dworzec i łącznie tam może być minimalnie 44 miliony złotych i tam jest kosztów kwalifikowalnych 100%. Szanowni Państwo, następna sprawa to jest lodowisko. Lodowisko już ma pozwolenie na budowę. Teraz właśnie, nawet dzisiaj będziemy przygotowywać wniosek o zakup lodowiska składanego. A jeżeli chodzi o te zadaszone lodowisko, czyli duże lodowisko, to myślę, że w ramach projektów, które będziemy realizowali z KPO, to będziemy to realizowali. Koniec. Dziękuję. Na tuszu ktoś oszczędza. Czy wie pan, jakie są planowane inwestycje na 2024 rok, które zamierza pan kontynuować, a z których zrezygnować? I dlaczego? I czy są według pana inwestycje nietrafione w bieżącym roku? Trudno powiedzieć, które są nietrafione, jakie są jeszcze niezrealizowane. Ale z planów inwestycyjnych miasta uważam za najważniejszy i podstawowy, już dawno powinien być wykonany, to właśnie remont, modernizacja szkoły podstawowej numer 1. To jest najstarsza szkoła w mieście z największą historią, a generalnie wygląda tak właśnie jak z historią. Wszystkie inne szkoły doczekały się już jakiejś termomodernizacji, a ta niestety nie. Rozumiem, że jest problem z pozyskaniem środków, ale takie programy jak Polski Ład, gdzie minimalny wkład własny to jest 5%, dawał możliwości na jego realizację. I to uważam za najważniejszy punkt, nawet nie tej kadencji, a tego roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Minuta dla Bartłomieja Zdanowicza. Postawił pan w swoim komitecie na ludzi, którzy nigdy nie zasiadali w Radzie Miasta. Dlaczego? Szanowni Państwo, bo to, że ktoś zasiadał już w Radzie Miasta, nie znaczy, że jest dobrym radnym, o czym się przekonaliśmy pewnie niejednokrotnie, bo to jest subiektywna ocena każdego z nas. Ja postawiłem na ludzi, którzy mają doświadczenie w różnych dziedzinach swoich działań zawodowych. Dlatego chcę wprowadzić świeży powiew do Rady Miasta w Lidzbarku Warmińskim, chcę wprowadzić ludzi, którzy z pełnym zaangażowaniem będą oddawać się służbie na rzecz mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego i którzy są z natury społecznikami, niejednokrotnie pokazując i angażując się w akcje społeczne na rzecz naszych mieszkańców. I myślę, że tacy ludzie z pełnym zaangażowaniem nie będą się bali wypowiadać własnego zdania, nie będą bać się bronić swoich racji, że ktoś wyłączy im mikrofon podczas obrad sesji Rady Miasta. Dziękuję. Dziękujemy.
Jaką kwotę rocznie miasto dokłada do utrzymania komunikacji miejskiej? Czy przeprowadził pan wstępną analizę, ile miasto będzie kosztowała komunikacja miejska po upływie okresu projektu? Jeżeli tak, to jaka to będzie kwota według prognoz? Czas 1 minuta. Szanowni państwo, na dzień dzisiejszy około 1 000 000 zł na komunikację miejską wydajemy, czyli całość, komplet z przeglądami, ubezpieczeniami i z kosztami energii. Energię dość tanio mamy, zieloną energię z Veolii. I szanowni państwo, to co jeszcze w przyszłości może być, no trudno powiedzieć, co będzie po okresie trwałości projektu, ponieważ to będzie za 4 lata teraz, czyli tych drugich dwóch autobusów. I jakie będą kwoty, ale to co jest bardzo istotne, to o tym co mówiłem wcześniej, czyli pomysł na to, żeby zbudować zajezdnię autobusową, która by dawała nam możliwość ładowania zielonej energii, czyli energii ze słońca i możliwość ładowania poprzez ładowarki, co zmniejszyłoby koszty utrzymania komunikacji miejskiej, ale komunikacja miejska jest dobrem dla wszystkiego, dla każdego z mieszkańców, od tego najmłodszego do tego najstarszego i uważam, że warto z naszych podatków wydawać pieniądze na to. Dziękujemy. Pytanie do Dariusza Iskry. Dlaczego zamknięto most na ulicy Kościuszki zamiast dbać wcześniej o jego stan i remontować? Kiedy planowany jest jego remont? Nie trzeba chyba tłumaczyć, że na osiedlu Astronomów mieszka ogromna ilość ludzi. Ponadto znajduje się tam szkoła, przedszkole, kościół i droga do Koniewa. Czas 1 minuta. Wiadukt na ulicy Kościuszki został zamknięty ze względu na swój stan. Już parę lat temu zostały podjęte plany o budowie łącznika między ulicą Spółdzielców i Dąbrowskiego. Inwestycje w ubiegłym roku przeprowadził Urząd Miejski i została oddana właśnie po to, żeby skomunikować te osiedle i drogę do Koniewa z centrum miasta. Atutem tego łącznika jest skrócenie drogi z dworca w kierunku właśnie osiedla Astronomów i uspokojenie ruchu na ulicy Kościuszki, gdzie za ulicą Kościuszki powstało nowe osiedle domków jednorodzinnych, Wybickiego i pozostałe, Pułaskiego, takie tam są ulice, co przełożyło się na względy bezpieczeństwa w obrębie skrzyżowania ulic Ogrodowa, Spółdzielców, Kościuszki. Dziękuję. Dziękujemy. Bartłomiej Zdanowicz, 1 minuta. W jaki sposób planuje pan promować i poszerzać turystykę przy obecnie znikomej współpracy z lokalami hotelarsko-gastronomicznymi oraz brakiem ciekawej oferty kulturalnej, która nie jest skierowana do młodego pokolenia? Czas start. Szanowni państwo, jak samo pytanie zakłada w sobie też już część odpowiedzi, trzeba przede wszystkim odbudować relacje na linii Urząd Miasta, gastronomia, hotelarstwo i wspólnie opracowywać działania promocyjne dla naszego miasta. Do tego trzeba zwiększyć nakłady finansowe na kulturę, sport, aby, tak jak już wspominałem, amfiteatr wyremontowany za blisko 11 czy 12 milionów przez ostatnich 5-6 lat, odbyło się tam może 5-6 wydarzeń kulturalnych, on musi żyć całe wakacyjne lato. Drodzy państwo, to będzie klucz do stworzenia oferty na miarę Lidzbarka Warmińskiego, aby przyciągać tutaj turystów i aby ci turyści zostawiali tutaj pieniądze, aby naszym mieszkańcom żyło się lepiej. Dziękuję ślicznie. Dziękuję.
już doszliśmy. Jakie zadłużenie przejął pan burmistrz, obejmując fotel burmistrza? Jakie inwestycje zostały poczynione i o ile zostało zwiększone zadłużenie w trakcie pana urzędowania? Czas, jedna minuta, start. Szanowni Państwo, to już było powiedziane, ten zazwyczaj projekt, jak wchodzi nowy burmistrz, to dostaje już projekt budżetu, czy też budżet, który musi zrealizować. Ten, który musiałem zrealizować, to jest 2015 rok. Ten, który pierwszy zaplanowałem wraz ze swoją grupą, ze swoją drużyną, to jest 2016 rok i tutaj było 26 milionów zadłużenia. Z groszami, 26 chyba 300 czy 500. Teraz na dzień dzisiejszy 2024 zaplanowany budżet i wysokość zadłużenia to jest 30 milionów złotych. I szanowni Państwo, ile zrobiliśmy? 176 inwestycji, pozyskaliśmy 170 milionów złotych zewnętrznych środków, wykonaliśmy inwestycje za 280 milionów złotych. Dziękuję. Przepraszam was, ale to naprawdę są wyzwania. Jaka cecha charakteru może panu pomóc w sprawowaniu tak ważnej funkcji, o którą się pan ubiega? Czas start. Jedna minuta. Na jedną cechę charakteru jedna minuta. Lubię działać pod presją. Jestem zadaniowy. Jak postawię sobie jakiś cel, dążę do jego realizacji. I taka cecha, która czasem się łapie, że jest moją wadą, to perfekcjonizm. Sam siebie sprawdzam trzy razy, co mi czasami zajmuje prosta rzecz, trzy razy dłużej czasu, ale chcę mieć pewność, że jak coś robię, to robię dobrze. Dziękuję. I przechodzimy do ostatniego pytania, ostatniej tury. Wszystko pod kontrolą. Tu jest strażnik czasu, także tutaj wszystko jest opanowane. Dlaczego kandyduje pan na burmistrza i na co przede wszystkim położy pan nacisk, obejmując funkcję burmistrza? Czas start. Szanowni Państwo, kandyduję na burmistrza Lidzbarka Warmińskiego dla jego mieszkańców, dla swojej rodziny i dla siebie samego. Moje hasło wyborcze brzmi zawsze z Wami i z myślą o Was. I to znaczy, że drodzy Państwo, z Wami będę podejmować decyzje. To Wasz głos będzie decydujący, a konsultacje społeczne w kluczowych dla Lidzbarka Warmińskiego decyzjach staną się standardem. Chcę, tak jak i Państwo, aby Lidzbark Warmiński był wymarzonym adresem każdego z nas. Dziękuję. Tutaj będzie wypracowanie. Kilka lat temu świętował pan sprzedaż działek na strefie ekonomicznej i plany otwarcia nowych zakładów pracy, w tym między innymi fabryki materacy, browaru czy rozlewni perfum. Od tamtej pory nie rozpoczęto budowy żadnego z nich, więc pytanie, czy w umowach sprzedaży działek był zawarty zapis, że inwestor musi wybudować zakład pracy w określonym czasie? Jeżeli tak, to czy wywiązał się z umowy? Jeżeli nie, to czy w umowie są zapisy dotyczące kary za niewywiązywanie się z umowy i miasto podjęło kroki zmierzające do pociągnięcia do odpowiedzialności inwestora? Proszę się nie zasłaniać COVID-em, bo ten dawno się skończył. Szanowni Państwo, mogę zacząć? Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o sprzedaż strefy ekonomicznej, o tym też już mówiłem, 15 działek zostało sprzedanych.
w tym 3 zagospodarowane. Jeżeli chodzi o fabrykę mebli, fundamenty są wylane, jakby ktoś tam ostatnio był. Zasłaniać się COVID-em. Szanowni Państwo, nie zasłaniam się COVID-em i dobrze wiecie, że żaden burmistrz nie buduje fabryk, stwarza warunki do tego, żeby inwestycje były zrealizowane. I w naszym mieście te warunki były stworzone, ponieważ na strefie ekonomicznej były wprowadzone uchwały przez Radę Miasta dotyczące zwolnień z podatków. I w przypadku, jeżeli ktoś by zaczął budowę, to miałby te zwolnienia i mógł wnioskować o nie. Nie każdy z przedsiębiorców chciał to zrobić, ale mógł. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, COVID, nie tylko COVID, ale i dobrze wiecie, że od 2020 roku do 2023 roku był problem. Niezależny od nas. Dziękuję. Bardzo interesujące pytanie, bardzo mi się podoba. Ile powinien zarabiać burmistrz, a ile radny? Czas 1 minuta. Ostatnio usłyszałem takie pytanie, wypowiedź, że ktoś by się nie skusił za żadne pieniądze, żeby wystartować i kandydować na burmistrza. Ja nie robię tego dla pieniędzy, więc trudno mi powiedzieć o wynagrodzeniu burmistrza. Ja po prostu chcę wykorzystać swoją wiedzę, umiejętności, doświadczenie dla dobra Lidzbarka. Wiem, że mieszkańcy na tym mogą zyskać. A co do wynagrodzenia radnych, wiele jest deklaracji, że radni swoją dietę będą przekazywać na cele charytatywne, więc ja bym poszedł dalej. Zrobiłbym to jako funkcję społeczną, bez diety, bez wynagrodzenia. I wtedy by się okazało, komu naprawdę leży serce, na sercu dobro miasta, a kto sobie z tego zrobi źródło dochodu. Czas minął, dziękujemy serdecznie. Rozumiem, że ta deklaracja bardzo Państwa ucieszyła. Przypominam, że to jest wszystko nagrane i będzie można do tego wracać. Proszę Państwa, powoli zbliżamy się do końca. Bardzo żałuję, że tak nam szybko ten czas tutaj mija. Może następnym razem jakoś wymyślimy trochę dłuższy scenariusz. Tym razem niestety zmierzamy do podsumowań. I tutaj kandydaci mają do dyspozycji 2 minuty na podsumowanie swoich wystąpień i do ostatniego przekonania Państwa do swojej osoby. Zaczyna Bartłomiej Zdanowicz. Czas start. Szanowni Państwo, myślę, że ja nie będę potrzebował 2 minut, ponieważ czas na przekonanie jest do 7 kwietnia i jeszcze przede mną mnóstwo spotkań z naszymi mieszkańcami, mnóstwo, myślę, konstruktywnych i wartościowych rozmów, podczas których będę przyjmował Wasze sugestie, Wasze spostrzeżenia dotyczące naszego Lidzbarka Warmińskiego. Drodzy Państwo, myślę, że bez względu na to, kto z nas zostanie burmistrzem, to bez względu na różnice, które nas dzielą, każdy z nas chce tego samego. Dobrego, szczęśliwego i komfortowego życia dla naszych mieszkańców i nas samych. Ja jako kandydat na burmistrza chcę przede wszystkim powierzyć głos właśnie Państwu, naszym mieszkańcom, nie tylko w dniu wyborów, ale podczas całej kadencji. Dlatego dziękując Państwu za tak liczne przybycie i za udział w tej debacie, bardzo serdecznie zapraszam przede wszystkim do udziału w wyborach samorządowych i oczywiście oddanie głosu na moją skromną osobę i na kandydatów Komitetu Wyborczego Wyborców Bartłomieja Zdanowicza. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy. Oddajemy 2 minuty w ręce Jacka Wiśniowskiego. Czas start. Szanowni Państwo, przede wszystkim dzisiaj
doświadczyliśmy czegoś bardzo istotnego. Nie ma głupich pytań, mogą być tylko głupie odpowiedzi. Także dziękuję za zorganizowanie tej debaty, ponieważ ona była bardzo istotna, bardzo ważna i przede wszystkim mogliśmy też przekazać dla Państwa wiele wiedzy, wiele informacji o sobie samym, o tym, co myślimy i co chcemy zrobić. Szanowni Państwo, przede wszystkim proszę Was o to, żebyście poszli do wyborów, bo to jest najistotniejsze. Każdy z nas ma prawo do tego, żeby decydować o tym, jaka nasza przyszłość będzie. Żeby nigdy nie było tak, że to nie mój burmistrz, to nie mój prezydent, to nie mój przedstawiciel. Po prostu ja idę i głosuję. I dlatego proszę Was o to, żebyście poszli 7 i zagłosowali tak, jak uważacie za słuszne. My przedstawiliśmy tutaj swoje poglądy, swoje spostrzeżenia, też przekazaliśmy siebie. Jesteśmy tutaj stąd, więc wszyscy, którzy tutaj są, znają nas, wiedzą, jaka jest nasza historia, jak potrafimy działać i praktycznie wybór zależy od tego, nie to, co powiedzieliśmy tutaj do końca, tylko o tym, jakie nasze życie jest w dłuższym okresie czasu i co doświadczyliśmy i w jaki sposób wdrażamy i jak pracujemy. Czy jesteśmy pracowici, czy nie. Jesteśmy gospodarzami tego miejsca, więc wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to miejsce, dlatego też bardzo, ale to bardzo dziękuję za to, że jesteście tutaj z nami i tak licznie. I przede wszystkim to, co jest bardzo istotne, to zawsze zespół buduje przyszłość, więc proszę Was o to, żebyście głosowali na mnie, ale też i na mój cały zespół, Komitet Wyborczy Wyborców Jacka Wiśniowskiego. Zgoda buduje, tylko ona może rozwinąć. Dziękuję ślicznie. Dziękuję serdecznie i teraz od 2 minuty dla Dariusza Iskry. Proszę, czas start. Pierwszy raz przyszło mi stanąć w takiej roli, żeby się publicznie wypowiadać. Ci, co mnie znają, wiedzą, że jakie miałem z tym obawy, ale nie taki diabeł straszny się okazało. Cóż, nie chcę mamić wyborców, opowiadać, obiecywać nie wiadomo czego. Chcę po prostu słuchać ludzi, wykorzystać swoją wiedzę, swoje doświadczenie, swoje umiejętności, żeby Leeds Park jeszcze lepiej się rozwijał, realnie się rozwijał. Mam ku temu zaplecze w postaci pana ministra, wicewojewody, marszałka województwa czy pana starosty. Chciałbym wykorzystać ten potencjał dla rozwoju Leeds Parka, dla pozyskania środków, które za chwilę będą. Proszę o głos, jeżeli Państwo zdecydujecie, że moja wiedza, umiejętności dają gwarancję, to się spotkamy. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, bardzo chciałbym gorąco podziękować naszym kandydatom za udział w tej debacie, za odwagę, że w ogóle tutaj chcieli nas zaszczycić i to zasługuje na szacunek Was. Wam Państwo, drodzy, bardzo dziękuję za tak liczne przybycie, co świadczy o Waszym zainteresowaniu, o Waszej trosce o to nasze piękne miasto. Mam nadzieję, cieszę się, że ta debata upłynęła w spokojnej atmosferze i cieszę się niezmiernie, że fajnie dotrwaliśmy do końca i Państwo skorzystali z tych zdań przekazanych przez kandydatów. Mam nadzieję, że to nie nasza ostatnia debata i będziemy starali się jak najczęściej prowadzić jakieś rozmowy kontaktowe między właśnie przedsiębiorcami, mieszkańcami, a osobami urzędującymi, czy w Urzędzie Miasta, czy w starostwie. Bardzo Państwu jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia na wyborach 7. Dziękujemy. Jeszcze zanim się rozejdziemy, proszę Państwa, chciałem podziękować serdecznie za rejestrację wideo dla Warmii Info, dla LDK-u Lidzbarskiego za pomoc w nagłośnieniu, no i dla gospodarza tego obiektu, dla Przemka Mikołajczyka za tą gościnę, którą tutaj nas przyjął.
Dziękuję serdecznie i do zobaczenia na następnych spotkaniach.